Pierwszym narzędziem, które jest niezwykle często używane w chirurgii, jest nóż chirurgiczny. Inne nazwy to jeszcze możemy spotkać skalpel, ale najczęściej mówimy, że to jest nóż chirurgiczny. To jest taki nóż chirurgiczny wielorazowego użytku, taki, który był używany, można od czasów powiedzieć, historycznych czy prehistorycznych. Dzisiaj już coraz rzadziej jest stosowany, ale jeszcze możemy znaleźć go w niektórych salach operacyjnych. Ten nóż chirurgiczny składa się z części ostrej, z części tnącej oraz z uchwytu. W zależności od tego, jaką mamy wykonać czynność, będziemy ten nóż nieco inaczej trzymać. Wtedy, kiedy mamy do wykonania długie cięcie, niezbyt precyzyjne, prowadzimy ten nóż w ten sposób. W momencie, kiedy musimy użyć większego nacisku, przestawiamy go tak, aby opuszką palca wskazującego jeszcze zwiększać nacisk, szczególnie przy cięciu skóry, to się przydaje, ścięgien na przykład. W momencie, kiedy chcemy wykonać bardzo precyzyjne cięcie, wtedy ujmujemy ten nóż tak jak pióro do pisania i jesteśmy w stanie wykonać bardzo dobrze kontrolowane, niewielkie cięcia, aczkolwiek z małym naciskiem na nóż. Staramy się nie ciąć naszym czubkiem, chyba że chcemy wykonać cięcie punktowe. Staramy się tak, aby cięła cała powierzchnia ostra naszego ostrza. Ten nóż, jak mówiłem, ma już znaczenie bardziej historyczne. Teraz częściej używamy noży dwuczęściowych. Używamy obsadki do wielokrotnego użytku oraz pojedynczych, jednorazowych ostrzy. Ostrza są pakowane tak jak tutaj, na tym opakowaniu, na tej kopercie od ostrza widzimy jego numery, jego kształt. Możemy sobie bez otwierania, bez patrzenia, co jest w środku, wybrać odpowiedni, najbardziej nam pasujący do danego cięcia. Z zakładaniem ostrzy zawsze wiąże się pewne niebezpieczeństwo, dlatego że ta część jest bardzo ostra. Wprawne osoby mogą zakładać w ten sposób palcami, tak samo i zdejmować, ale przestrzegam, jest to troszkę niebezpieczne. Osoby, które wolałyby zachować swoje palce w idealnym porządku, bez cięć, bez ingerencji chirurgicznych, namawiam do zakładania ostrza narzędziem, ale tak, aby nie uszkodzić, nie naruszyć ciągłości ostrza. No i tak samo zdejmować to ostrze, także za pomocą narzędzia. Obecnie coraz częściej, szczególnie w medycynie ludzkiej, stosowane są noże jednorazowego użytku, całe noże jednorazowego użytku. Noże, w których część ostra jest przymocowana na stałe do jednorazowego trzonka. Tutaj przygotowanie takiego noża do pracy polega na zerwaniu osłony plastikowej, która odsłania nam ostrze. Co jest niezwykle ważne w pracy z nożami? Noże użyte powinny być odkładane na bok w taki sposób, aby nie doprowadzić do skaleczenia się, ani nie doprowadzić do skaleczenia osób współpracujących z nami. Noża nie odkładamy w zwierzęciu, nie odkładamy gdzieś na bok. Najlepiej nóż zawsze utrzymywać na stoliku. I będę o tym jeszcze mówił później, ale na razie ułożenie także wszystkich narzędzi na stoliku. Jeżeli chodzi o instrumenty, zawsze na początku naszego stolika, czyli w lewej górnej części, umieszczamy wszystkie instrumenty służące do cięcia. Więc tutaj będą spoczywały nasze wszystkie noże chirurgiczne.
Drugim bardzo często używanym do cięcia urządzeniem są nożyczki. Tutaj akurat mam dwie pary nożyczek, troszeczkę odmiennie wyglądających. Tych nożyczek w sumie chirurgicznych jest bardzo dużo rodzajów, jest bardzo dużo także rozmiarów. Każdy praktycznie dopasowuje dane nożyczki do tego, co chce zrobić oraz zgodnie ze swoimi upodobaniami, bo i to też się liczy. To są nożyczki, które są nożyczkami prostymi. Prostymi dlatego, że cała część tnąca jest prosta, nie jest zaokrąglona, tylko jest prosta. I to są nożyczki dwustronnie ostre. Dwustronnie ostre, czyli to są takie nożyczki, których oba końce są ostro zakończone. Te nożyczki są szczególnie chętnie używane zarówno do cięcia, ale i także do preparowania, bo proszę zobaczyć, że ta część ostra może być wprowadzona między tkanki, rozszerzona, może nam rozchylać tkanki i ułatwiać proces preparacji. Nie musimy wymieniać narzędzia, możemy zarówno ciąć tkanki, jak i rozpreparowywać używając tego samego narzędzia. Na co trzeba uważać? Otóż trzeba uważać na te ostre krawędzie. Jeżeli chcemy dokonać cięcia bezpiecznego w pobliżu naczyń krwionośnych, w pobliżu struktur, które byśmy nie chcieli za żadne skarby uszkodzić, przeciąć, wtedy raczej nie będziemy tych nożyczek stosować, będziemy używać nożyczek z zaokrąglonymi, ze stępionymi końcami. Tutaj mamy taki przykład narzędzia, który jest kompromisem między nożyczkami ostrokończystymi i tempokończystymi. To są nożyczki, które jedną część mają ostrą i drugą część zaokrągloną. I w zależności od tego, czy chcemy chronić tkanki, wtedy będziemy używać tej części dolnej. Jeżeli nie musimy chronić nadmiernie tkanek, wtedy możemy używać tej dolnej części ostrej. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj mamy nożyczki odgięte. Tak się prezentują te obie pary. Nożyczki proste i nożyczki odgięte. Jak widzimy, te odgięte mają obie części tnące wygięte, lekko wygięte w bok, co nam ułatwia dostęp do niektórych struktur ciętych. Nie zmusza nas do tego, żeby prowadzić nożyczki prostopadle do stołu. Możemy cięcie wykonać wygodniej pod kątem, tak samo jak i preparować tkanki. I jeszcze jedna dosyć istotna różnica, a mianowicie końcówka, za którą chwytamy narzędzia. To nie jest związane z pięknym designem, to nie jest związane z jakimś, nie wiem, szczególnym zdobieniem co droższych narzędzi. Oczywiście te nożyczki są droższe od tych, więcej kosztują, ale dlatego, że ta złota część, te złote uchwyty informują nas, że ostrza nożyczek są wzmocnione. To jest wklejony specjalny fragment wykonany ze szczególnie twardego metalu, który powoduje, że te nożyczki są o wiele trwalsze niż nożyczki zwykłe, niż nożyczki pozbawione tego właśnie wzmocnienia. Te nożyczki będziemy rzadziej ostrzyć, te nożyczki będą dłużej pracować bez dodatkowego ostrzenia. Podobną sytuację także będziemy mieli także w igłotrzymaczach, czyli urządzeniach służących do szycia, ale o tym za chwilę. Więc następną rzeczą, którą będziemy tutaj umieszczać na naszym stoliku, to są nożyczki do cięcia. Następnym elementem, niezwykle często stosowanym, jest penseta. Jest penseta, która służy przede wszystkim do chwytania tkanek, ale także możemy sobie pomagać
trakcie szycia, chwytając czy to igłę, czy nitkę, pensetę. Także będziemy sobie pensetą chwytać wszelkie struktury, które chcemy umocować zwierzęciu, prowadzić kaniule, etc. To są nasze palce, które pomagają nam wykonać jakąś czynność bardzo precyzyjnie, które pozwalają nam chwycić jakieś struktury w trakcie manipulacji. Pensety mamy różnej wielkości, ale tutaj może nie wielkość jest istotna. Zwrócę uwagę tutaj przede wszystkim na zakończenie pensety. Mamy tutaj dwie pensety. Jedna penseta to jest penseta chirurgiczna, to jest ta. To jest penseta, na której mamy tutaj tylko na końcu takie nacięcia umożliwiające pewny chwyt. I druga penseta to jest penseta chirurgiczna. Proszę zobaczyć, między innymi jest taka różnica, że w tej pensecie chirurgicznej na końcu mamy ząbki, które wzmacniają nasz chwyt. Ale w przypadku bardzo delikatnych struktur powinniśmy uważać z tymi ząbkami, ponieważ tymi ząbkami możemy uszkodzić tkankę, możemy uszkodzić nerw, możemy zmiażdżyć naczynie i doprowadzić do dosyć poważnych problemów. Wtedy, kiedy chcemy coś bardzo delikatnie chwycić, używamy wtedy takiej końcówki chirurgicznej, czy używamy pensety chirurgicznej. Mamy tutaj trzy takie pensety, właśnie dwie pensety chirurgiczne i jedną pensetę tak zwaną anatomiczną, to jest ta, i odkładamy je na nasz stolik jako następny element naszego tutaj instrumentarium. Kolejne to są instrumenty do hemostazy, czyli do hamowania krwawienia. Do tego celu służą peany oraz kohery. Tych instrumentów jest bardzo dużo. Peany i kohery są podstawowymi, które różnią się tym, że mają albo bardzo delikatne tutaj takie rąbkowanie na samym końcu do delikatnego chwytu, albo mają także takie ząbki, jak tutaj w tej chirurgicznej pensecie. Tutaj akurat w tym zestawie nie mam takiego kohera. Kocher zapewnia pewniejszy chwyt, ale może uszkadzać tkanki tymi ząbkami, o czym należy pamiętać. Mamy także różne wielkości tych kleszczyków hemostatycznych. Te są takie mniej więcej średniej wielkości, mogą być jeszcze dłuższe, nawet do 20-22 cm długości. To nam daje możliwość penetrowania głębiej w tkanki, co się przydaje szczególnie u dużych zwierząt. Tak jak w przypadku nożyczek, tak jak tutaj widzimy, mamy kleszczyki proste i odgięte. W tym samym celu jest wykonane to odgięcie, aby ułatwić manipulacje w ranie. Mówiłem o kleszczykach Kohera, mówiłem o kleszczykach Kohera i Peana. Także są jeszcze kleszczyki Mosquito, takie mniejsze, delikatniejsze, z zastosowaniem głównie do operacji okulistycznych. Te wszystkie nazwiska przy kleszczykach Peana, Kohera, Mosquito to są najczęściej nazwiska pierwszych użytkowników. W ogóle chirurgia lubuje się właśnie w nazywaniu narzędzi od nazwiska twórcy, czy tego, który jako pierwszy użył te narzędzia. A w codziennym slangu bardzo często w czasie operacji pada tylko słowo pean. Już wiadomo, że osobie operującej podajemy takie, a nie inne narzędzie.
Bardzo to skraca komunikację, ułatwia, przyspiesza komunikację między operującym a instrumentariuszem. Odkładamy nasze kleszcze hemostatyczne na nasz stolik operacyjny i następnym elementem, jakim tutaj możemy, o którym możemy tutaj powiedzieć, będą wszelkie dodatkowe instrumenty służące na przykład do rozwierania tkanek, do rozwierania ran i utrzymujących w takiej pozycji. No bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy prosili instrumentariusza, czy asystę, czy kogokolwiek, drugą osobę, żeby służył nam swoimi palcami, rozwierał ranę, trzymał przez cały czas operacji. To jest angażowanie dodatkowej osoby do stosunkowo prostej czynności. Jest cała gama haków, cała gama tego typu rozwieraczy, które tę funkcję doskonale spełniają. Zakładając te elementy w ranie, operując nimi, uważamy przede wszystkim, aby wszystkie istotne tkanki, które nas interesują, tkanki do rozwarcia, umieścić tutaj na ząbkach i jeszcze możemy, mamy do wyboru rozwieracze z ostrymi i z tępymi ząbkami, w zależności od potrzeby. Do takich jeszcze innych urządzeń, instrumentów mamy chociażby kleszcze Alisa. Kleszcze, które służą, oryginalnie zostały skonstruowane po to, aby chwytać otrzewną i utrzymywać otrzewną w trakcie operacji brzusznej. Charakteryzują się one chwytem tylko w jednej linii, tu na samym początku, na samym czole. Dalsza część jest, jak Państwo widzicie, całkowicie wolna. Tutaj tej części nie uszkodzimy tkanek. Dzięki temu bardzo delikatną otrzewną możemy w jednym miejscu chwycić, naciągnąć, przytrzymać bez miażdżenia całej okolicy, jak to by było na przykład w przypadku, gdybyśmy użyli do tego PAN czy kleszczy Kohera. No i na końcu każdą ranę chirurgiczną musimy jakoś zszyć. W związku z tym użyjemy igłotrzymaczy. Igłotrzymacze albo imadeł. Tutaj mamy takie dwa podstawowe. To jest igłotrzymacz Hegara, a to jest igłotrzymacz Mathieu. Igłotrzymacz automatyczny z takim bardzo ciekawym tutaj zamkiem, który nam unieruchomia igłę w położeniu takim, jakim sobie życzymy do szycia. Jeżeli chodzi o operowanie Hegarem, czyli igłotrzymaczem Hegara, jest to troszeczkę trudniejsze operowanie, dlatego że tutaj nie mamy tej automatycznej klemariery, tylko taki zwykły, prosty zamek. Ale wierzcie mi Państwo, większość operujących bardzo lubi, poszukuje tego typu narzędzi, dlatego że one przy odrobinie wprawy są bardzo dobre, bardzo poręczne, jeżeli chodzi o ich stosowanie. Największym problemem w tego typu igłotrzymaczu jest darcie rękawiczek w tej okolicy właśnie przez ten zamek, co się niestety dosyć często zdarza przy pracy. I znowuż, to co mamy tutaj po drugiej stronie, złota końcówka przy uchwycie, świadczy o tym, że urządzenia te, i to proszę zobaczyć, zarówno ten typ igłotrzymacza, jak i ten, mają tutaj wklejone twarde wkładki, które wzmacniają pyszczek narzędzia i powodują, że ta część, którą chwytamy igłę, nie wyrabia się, nie szlifuje się twardą igłą i nie potrzebuje takie narzędzie częstej wymiany. Służy ono długie lata. Ale mając to tutaj dosyć
takie ostre ryflowanie, mając ten twardy materiał, musimy także pamiętać, aby nie miażdżyć, nie uciskać mocno nitki tą częścią, dlatego że bardzo łatwo wtedy nitkę zmiażdżyć, przerwać i uszkodzić w trakcie szycia. Odkładamy nasze narzędzia na stole i teraz, tak jak zobaczymy tutaj na stole, mamy uporządkowane narzędzia przygotowane do operacji. Wszystko, co jest do cięcia, wszystko, co jest do preparowania chwytania tkanek, instrumenty specjalne i na końcu mamy szycie. Do tego jeszcze możemy zastosować opinacze do serwet. To są takie, można powiedzieć, historyczne narzędzia. Teraz coraz rzadziej używamy tych narzędzi. To z jasnych powodów, w przypadku szczurów czy operowania myszy tego typu narzędzi nie będziemy stosować z uwagi na ich wielkość, ale w przypadku operacji na większych zwierzętach, wtedy kiedy nie mamy serwet podklejanych, wtedy kiedy musimy nałożyć materiałową serwetę i w jakiś sposób ją umocować, mocujemy za pomocą tego typu kleszczy, które to służą do przypięcia do skóry zwierzęcia serwety i po zamknięciu, może nie będę tego robił na swoich palcach, albowiem to może mieć efekty uboczne, ale tak bym zademonstrował działanie takiego opinacza. Oczywiście opinamy zwierzęcia, które jest w znieczuleniu ogólnym, w związku z tym nie mamy tutaj żadnych problemów, nie mamy odruchu ze strony zwierzęcia. I tak opięta serweta może być po operacji uwolniona z tych kleszczy i może być zdjęta. Także jeżeli chodzi o opinacze do serwet, to te kleszcze utrzymujemy zawsze gdzieś tutaj z przodu. One z reguły potem nie zasłaniają nam tego całego stolika. One są cały czas w użyciu. Co byśmy jeszcze uzupełnili na tym stole? No więc brakuje nam materiałów używanych do oczyszczania pola z nadmiaru krwi. Czyli będą to gaziki czy waciki, w zależności od tego, jakie będziemy stosować. One są jałowo położone na stoliku zawsze i one są tymi wacikami jałowymi, sterylizowanymi wcześniej. O technikach sterylizacji będziemy mówić innym razem.